Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Chociażby dlatego, że to nie jest, że takie rozwiązanie jest w wielu krajach i Unii Europejskiej, poza Unią Europejską. Jest to dobre rozwiązanie dla tej grupy. Pamiętamy, że rolnicy przez wiele, wiele lat za mrocznych czasów nie byli ubezpieczeni. Sytuacja ich była różna. Lata 70. to chyba początek lata ubezpieczeń. 80. początek ubezpieczeń, początek lat 80. Myślę, że ten system zabezpieczeń społecznych dla rolników się sprawdził. On jest bardzo wydolny, mimo tych różnych uwag, oczywiście trzeba ten system... Mówią niektórzy, że rolnicy mogliby przecież prowadzić księgi przychodów, rozchodów, płacić podatki jak reszta Polaków, płacić ZUS jak, nie wiem, reszta przedsiębiorców. Tak, ale musimy też zauważyć, że to dopiero jakby nastąpiło, to prowadzenie księgowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, to są ostatnie lata, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, kiedy rolnicy korzystają z dopłat bezpośrednich, kiedy mogą korzystać też z różnych innych funduszy wzmacniających ich gospodarstwo, zarówno produkcyjnie, jak i też od strony sprzętowej. Widzimy, że to się rozwija. Ja myślę, że to jest kierunek tych zmian jak najbardziej, ale nie wyobrażam sobie na dzisiaj zmiany systemu zabezpieczeń dla rolników, jakim jest KRUS. Ale ze względów politycznych czy ze względów technicznych? Nie, myślę, że bardziej ze względów technicznych i z tych względów, tak jak powiedziałem wcześniej, ten system się sprawdził. On nie jest, mimo że podajemy te kwoty, że dopłacamy do tego systemu znaczne kwoty, ale też do systemu tego powszechnego ZUS-owskiego też dopłacamy. I suma summarum, gdybyśmy liczyli te wszystkie koszty, które z tym są związane, to ten system jest bardziej wydolny. Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że polska wieś bardzo mocno się zmieniła w ostatnich latach i wydaje mi się, że rolnicy w młodym, średnim wieku są już przygotowani do tego, żeby móc prowadzić własną księgowość, że potrafią korzystać doskonale z programów, które wspomagają taką prowadzenie działalności gospodarczej i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć liczyć przychody, dochody, rozchody, podatki, inne koszty. To znaczy ja myślę tak, że warto by było rozmawiać o całym systemie, bo przecież mamy tych systemów kilka. KRUS nie jest jedynym odrębnym systemem zabezpieczeń emerytalnych od ZUS-u. Mamy mundurowe systemy i tak dalej, więc myślę, że w tym momencie, kiedy byśmy rozmawiali o całościowym rozwiązaniu tego problemu, to oczywiście możemy rozmawiać również o KRUS-ie. Natomiast dzisiaj myślę, że to jest niekorzystne zarówno dla beneficjentów tego systemu, ale też i dla państwa. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy to dokładnie porównali, te wszystkie systemy, okazałoby się, że to jest dobry system, wydolny. Tak jak powiedziałem zresztą na początku. Czy my za bardzo nie preferujemy rolników, panie ministrze? Bo mam przy sobie ulotkę informacyjną Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydrukowałem z waszej strony internetowej i chcecie stworzyć Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Ma on gwarantować producentom rolnym stabilizację dochodów w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny. No to jest super gwarancja dla każdego przedsiębiorcy. To tak jakby, nie wiem, stacje benzynowe miały gwarancję dochodów w przypadku spadku cen paliw. Ja myślę tak, że to nie jest raz na zawsze nam dany taki rozwój, jeżeli chodzi o gospodarkę żywnościową, o produkcję żywności. Wiemy, że to jest jakby podstawowy czynnik, który jest potrzebny nam, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe państwa, ale też chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że regionalnie też jesteśmy różni, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne. Mm-hmm. Nie możemy się porównywać tutaj pomorskie, zachodniopomorskie do świętokrzyskiego czy podkarpackiego, więc myślę, że też musimy zwrócić uwagę na to, żeby to rolnictwo być może traktować też regionalnie, no bo jak porównać gospodarstwo 100, 200 czy 300 hektarowe z zachodnich terenów do gospodarstwa 10-15 hektarowe, które jeszcze jest cała, jest ich większość na Polsce południowo-wschodniej. Mm, tylko, że ten Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych to będzie polegał na tym, że to, nie wiem, przetwórnie, ubojnie,
skupy będą 0,2% wartości netto nabywanych produktów przekazywały na ten fundusz i rolnicy, jak spadną im dochody, jak będzie gorzej na rynku, nie wiem, trzody chlebnej, to po prostu dostaną z tego funduszu wyrównanie, tak? No to oczywiście spełniając pewne warunki, ale przecież dzisiaj mamy takie sytuacje, że jeszcze wielu rolników nie otrzymało zapłaty. Pamiętamy sprzed 10 lat, kiedy pobankrutowały firmy przetwórcze i zarówno te z sektora owocowo-warzywnego, jak i też mięsnego. Zgoda, tylko inni przedsiębiorcy nie mogą liczyć na takie wsparcie. Ale to jest, to wsparcie by było gwarantowane poprzez środki, które też rolnicy w pewnym sensie wypracują. Mhm. I to jest ważny projekt? To jest, według nas to jest ważny projekt. To jest ważny projekt. Oczywiście dlaczego on nie został uchwalony w tej kadencji Sejmu? Ten projekt pojawił się, on się niedawno pojawił, ponieważ wynikało... Oj, niedawno, 10 miesięcy temu, 14 stycznia 2015 panie roku. Panie redaktorze, szanowni państwo, wiele projektów, które pojawiły się rok temu, dzisiaj nie są zrealizowane, bo ciągle są jakieś inne priorytety w ramach zarówno koalicji, ale też inne projekty, które ale są... Ale ja patrzyłem na głosowania, na pierwsze czytanie, tak, i to, co działo się w komisjach. No, nie wiem, kilkanaście głosów przeciw było tylko w pierwszym czytaniu. No właśnie tak to wynika, tak to często... Koalicjant nie chciał? Często, hamował was? Nie powiedziałbym, że hamował, ale to wynika też z takiego, z tych działań, z tych różnych priorytetów, jak powiedziałem wcześniej, również i koalicjanta, i nas, jako PSL-u. Mhm. Kontrakt dla Polski lokalnej, coś takiego PSL proponuje. Chcecie między innymi kadencyjności samorządów. Ile to powinno być maksymalnie kadencji? Znaczy ja jako samorządowiec, tak, jako starosta, jestem piątą kadencję radnym powiatu gdańskiego i od samego początku w samorządzie. Oczywiście pewnie też jest to jakieś rozwiązanie na poszczególnym szczeblu. Możemy się zastanawiać nad tym, żeby na przykład samorząd powiatowy wybierać większościowo. Nie o to chodzi. Tutaj chcecie kadencyjności samorządów. Natomiast kadencyjność to jest nie do końca. Wszyscy się z tym zgadzamy jako członkowie PSL-u. Tutaj też musimy kompromis wypracować. Znaczy wewnętrznie nie zgadza się pan jako samorząd. Mam trochę inny pogląd. Oczywiście no jest kwestia długości tej kadencji. Czy ona będzie czteroletnia? No, czteroletnie są. Jeżeli już miała być... Pięcioletnia jest tylko prezydentka. Jeżeli miała, ale to przecież nie ma przeszkód, żeby wprowadzić kadencję pięcioletnią samorządu. Oczywiście wymaga to zmiany ustawy zasadniczej. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jako samorządowiec bym był ostrożny. Ponieważ mamy różne przykłady. No, jeżeli byśmy zakładali, że to jest zmiana pokoleń, tylko u nas nie ma takiego systemu, że ktoś dwie kadencje jest radnym gminy, później, że tak powiem, ma te możliwości, jest radnym powiatu czy starostą, żeby tak naturalnie, co jest często w zachodniej Europie, na przykład w Niemczech. Tam poseł już ma za sobą spore doświadczenie w władzach lokalnych. Znaczy ja bardziej myślałem, że tu chodzi o to, że nie wiem, prezydent jakiegoś miasta, wójt, tylko dwie kadencje, nie wiem, trzy, cztery kadencje i więcej nie. Że to o to chodzi w tym pomyśle. To o to chodzi, tylko że szanowni państwo, ja myślę, że jeżeli mówimy o dwukadencyjności, to trzeba by było też myśleć o dwukadencyjności najwyższego organu, jakim jest Sejm i Senat. I wtedy myślę, że byłoby to w porządku w stosunku do samorządowców. Powiem panu taką refleksję, że to jest pan kolejną rozmówcą, który jak pytam o program, to nie zgadza się z niektórymi punktami programu własnej partii. No ale to nie jest tutaj ostre moje niezgadzanie. Jako samorządowiec mam pewne wątpliwości. One są podzielane przez moje koleżanki i kolegów, z którymi jestem w stałym kontakcie. Zresztą też działam w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządów, w Zespole do Spraw Metropolitalnych, więc mam ten stały kontakt. W ramach resortu administracji i cyfryzacji nasz szef jest
współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, więc ten kontakt z samorządem, niezależnie od tego, że mam bezpośredni, to jeszcze i w Warszawie mam ten kontakt, więc z tymi opiniami się zderzam i oczywiście je w pewnym sensie podzielam. Panie ministrze, to teraz trochę o cyfryzacji, bo to działka, którą pan się w ostatnich latach zajmował. W naszym regionie zrealizowano projekt szerokopasmowe pomorskie. Wiele milionów złotych przeznaczono na położenie tych szerokopasmowych sieci światłowodowych. Czy wy jako ministerstwo macie wiedzę, ile gospodarstw domowych podłączono do tej sieci szerokopasmowej? Taką wiedzę, taką inwentaryzację robimy co roku Urząd Komunikacji Elektronicznej. Na podstawie takiej inwentaryzacji chociażby przygotowaliśmy program operacyjny Polska Cyfrowa i przygotowaliśmy konkurs, który został już ogłoszony 30 września w ramach priorytetu pierwszego budowa infrastruktury sieci pasmowej. To chodzi już o budowę sieci do domu, czyli tej sieci ostatniej mili. O właśnie, bo o to chciałem zapytać, bo wydaje się, że największym problemem nadal nie jest to, że nie ma sieci szerokopasmowej, bo w wielu miejscowościach dzięki temu pierwszemu etapowi projektów udało się położyć sieć szerokopasmową do miejscowości, gdzie nie było takiego mocnego okablowania. Ale wydaje się także, że wiele przedsiębiorstw świadczących usługi informatyczne, działających komercyjnie, nie podłącza gospodarstw domowych, bo im się to po prostu nie opłaca. Tam, gdzie są większe skupiska ludności, to podłącza, a tam, gdzie jest zabudowa rozproszona, no to nie mają w tym interesu. To chyba nie o to chodziło do końca. No, to znaczy nie o to chodzi w programie operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, bo to głównie tutaj środki, te ponad 4 miliardy złotych będą ukierunkowane na te obszary tak zwanych białych plam. I chcę tylko powiedzieć, że będzie leżał kabel, a białe plamy dalej będą. To już nie będzie leżał kabel, bo co innego, ten duży projekt, który był realizowany przez województwo pomorskie. Mówi pan o kolejnym etapie. To jest kolejny etap, bo tutaj została wybudowana tak zwana infostrada, czyli autostrada i dostępowe urządzenia. I one są w każdej gminie. Po jednym, po dwa takie urządzenia, gdzie już jest światłowód. Te punkty dostępowe. I od tych punktów od tych punktów dostępowych będą budowane sieci już tej sieci do ostatniej mili, czyli do domu. Też wiele projektów z mijającej perspektywy jest realizowane w województwie pomorskim. I tutaj takimi przykładami jest Kosakowo, gmina Kosakowo, gdzie można powiedzieć, że skończono już projekt. W tej chwili już również od strony finansowej projekt jest rozliczony, prawie że rozliczony. Natomiast skończona budowa i tam prawie 98% mieszkańców ma światłowód w domu, czyli ma dostęp do internetu szerokopasmowego i to najwyższej klasy, bo tu akurat to jest taki projekt, którym zaangażowała się gmina w bardzo istotny sposób. Środki dołożyła do tych środków unijnych i ten projekt możemy pokazywać w skali kraju. Oczywiście to nie muszą być takie projekty. Jest taki rodzynek, bardzo zazdrościmy mieszkańcom. Ale też budowane są, panie redaktorze, w innych z POIG-u 8.4 kończą się te projekty, które są na terenie powiatu gdańskiego, czeskiego, kartuskiego. Natomiast jeżeli może pociągnę właśnie tą kwestię programu operacyjnego. W tej chwili ogłoszony projekt i chcę powiedzieć, i myślę, że to jest ważna informacja, obszary, które zostały wyznaczone w naszym województwie pomorskim do interwencji, to są obszary w 5 powiatach. Cały powiat kościerski, no nie cały, ale są wyznaczone szczegółowo, dokładne miejsca, bo mamy taką inwentaryzację wykonaną, że w każdym miejscu wiemy, ile abonentów, potencjalny beneficjent będzie musiał podłączyć do internetu szerokopasmowego. I to jest powiat kościerski, częściowo powiat starogardzki, częściowo powiat słupski, bytowski i powiat chojnicki. To jest 5 powiatów, które są objęte tym pierwszym konkursem. Ewa Kopacz jest dobrym premierem? Tak, oczywiście, że dobrym. A Beata Szydło będzie dobrym premierem? Powiem szczerze, nie znam pani Beaty Szydło, natomiast znam panią premier Beatę Kopacz, więc panią Ewę Kopacz i mogę tutaj jednoznacznie stwierdzić, że jest dobrym premierem. A czy jest tak, że PSL z każdym wejdzie w koalicję? To jest polityka. Nie wiem, czy z każdym wejdzie w koalicję, bo wielokrotnie podkreślamy, że trudno nam by było wybrać koalicję z PiS-em.
Dlaczego? Patrząc na program rolny, wydaje mi się, że macie wiele punktów zbieżnych. No tak, tylko że wielu... Że to nie wszystko? Że to nie wszystko. To a czego brakuje? No tej, myślę, takiej... To znaczy, może w pomorskim nie, no to byłbym pomorskim, tutaj te nie ma, nie zderzamy się tak mocno i tutaj to myślę, że gdybyśmy tak współpracowali w pomorskim z różnymi partiami jak w kraju, no to też byłaby inna sytuacja. Myślę, że też no, przede wszystkim powinniśmy wspólnie pewne rzeczy realizować, bo są priorytety, które dotyczą wszystkich i tutaj ponad podziałami, nie tylko polityka zagraniczna, ale jest wiele tematów krajowych, których powinniśmy realizować ponad podziałami. Bo przypominam się zawsze anegdota, że kto wygra następne wybory, koalicjant PSL-u. No nie, to jest anegdota, myślę, że to tak. No tak bywało, było do tej pory, ale no mam nadzieję, że będzie, że będziemy w rządzie koalicyjnym. Że wygra koalicjant PSL-u na najbliższe wybory. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.